Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody. Tym razem udajemy się w tajemniczy świat wyspy Flamingów na obrzeżu tunezyjskiej Dżerby. Oczywiście atrakcyjność tej wyprawy podkreśla fakt, że płyniemy na wyspę repliką statku pirackiego. Zresztą klimat naszej wyprawy mogą Państwo sami ocenić. Za chwilę spotkanie nie tylko z flamingami, ponieważ enklawa, w której one żyją, obfituje również w inne organizmy nas interesujące. Świat flory, świat oczywiście zwierząt jest tu ciekawy. I to, co nam się uda zaobserwować, postaram się Państwu w miarę możliwości dokładnie skomentować. Teren Zatoki Flamingów uchwycony jest początkiem wiosny, a w zasadzie nawet naszego przedwiośnia, to jest koniec lutego, marzec. W tej chwili nieliczne słonorośli kwitną tak efektownie. Oczywiście skupisko takich kwiatów wygląda jak rodgresja. Jednoznacznie tego gatunku nie jestem w stanie w tej chwili Państwu ocenić. Musiałbym przynajmniej w zbliżeniu płatki obejrzeć, ale przyznam, że pojedyncze kwiaty może nie wyglądają pięknie, lecz tonacja barwy z zbiorowej kępki, no to już jest zupełnie coś innego. Przypuszczam, że z uwagi na siedlisko, w którym te rośliny rosną, a więc sporą zawartość soli, trwałość tych kwiatów jest wyższa niż jakichkolwiek innych. Prawdopodobnie jest to z uwagi właśnie na te liście. Część z nich oczywiście jest już w fazie podsuszonej, ale to normalny proces w środowisku. Roślina, kiedy kończy kwitnienie, w zasadzie zasycha, budzi się do życia w następnym sezonie wegetatywnym. Faktem jest, że na obrzeżu Afryki żyje jeden z pięciu gatunków flamingów żyjących w ogóle na świecie. Jest to flaming różowy. Natomiast w Ameryce mamy flaminga karmazynowego. Szczegóły oczywiście w miejscu, gdy je zlokalizujemy, ponieważ są to migrujące ptaki i trzeba przyznać, że musi nam sprzyjać szczęście, by je móc obserwować. Żerują na lagunach, poszukując wyjątkowej karmy z dużą zawartością karotenu. Zresztą nazwa tych ptaków nie jest przypadkowa. Intensywność barwy pierza właśnie zależy od ilości skorupiaków, które żywiły się wcześniej glonami zawierającymi ten cenny barwnik również dla naszego życia. Flamingi najintensywniej wybarwione są w okresie własnych godów. Te przypadają na marzec. Teraz, po 70 dniach wysiadywania jaj, mamy już młode pisklęta opierzone, ale tylko w tonacji białej. Możemy je obserwować wraz z dorosłymi osobnikami. Proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że każdego dnia z gruczołu kuprowego znajdującego się na ogonie ptak ten dziobem rozprowadza specjalną wydzielinę, która podkreśla intensywność barwy pierza, a ponadto izoluje pierze od wilgoci. Nogi tego ptaka są wyposażone w specjalne łuski, które gwarantują mu bezpieczeństwo przed słoną wodą. Ale czasami, kiedy obserwujemy te ptaki stojące na jednej nodze, można by przypuszczać, że odpoczywają tylko z sobie wiadomego powodu. Tajemnicza historia stójki lewo- lub prawonożnej niedawno została wyjaśniona w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że flamingi, podobnie jak ludzie, mogą być mańkutami lub normalnie prawonożnymi. Nie wiem, czy to określenie do nogi powinno być zastosowane, ale prawdą jest, że te, które są lewonożne, lewonożnie stojące, są bardziej
aktywne, by nie powiedzieć bardziej agresywne. W drodze powrotnej mamy okazję obserwować inne zwierzęta. Teraz widzimy piękny okaz ważki. Ważki to wyjątkowo drapieżne owady o krótkim tułowiu i silnie wydłużonym odwłoku i dwóch parach skrzydeł. Umiejętnie potrafią wykorzystywać ich wibracje, zatrzymując się w locie. Są wręcz nieustraszone w polowaniu na inne owady. Nie spodziewałem się takiej sytuacji. Otóż w Zatoce Flemingów zauważyliśmy kraby. Ja postaram się podejść, może uda mi się przynajmniej jednego z nich złowić i Państwu pokazać z bliska. A chodź tu, kolego. Och. One są znane z tak zwanej... Proszę bardzo, widzimy asymetryczności. O, jednego czułka on nie ma, ale to nie moja zasługa. Prawdopodobnie w walce z kolegami stracił jedne szczypce. Tu jest przód ciała. Niestety nawet dwie nóżki stracił, stąd niesymetrycznie będzie chodził nam, tym bardziej. Ale może... Proszę. Cóż tu mamy? Proszę mówić. Toż kolejny, malutki. No, chodź tu, kolego. Mam go na nodze. Niestety, dość mocno mnie szczypnął, ale to ma. To jest jego prawo. Proszę Państwa. Zauważymy tą tak zwaną inochodność, boczne chodzenie. Proszę bardzo. Mam miłą informację dla Państwa. Dla pierwszych trzech osób, które po audycji Tajemnice Przyrody prześlą mailowo swoją opinię na jej temat, mamy przygotowane ciekawe nagrody. Myślę, że przydadzą się w każdym ogrodzie. Witam Państwa niezwykle serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z Tajemnicami Przyrody z wielką radością. Chciałem Państwa powitać w szczególnym miejscu na mapie Polski. Jest to południe Polski, a konkretnie Zaborze Oświęcimskie. Miejsce, w którym rocznie powstają cuda wśród roślin. Oczywiście jest to nie tylko zakład, który na rynek wprowadza ogromne ilości sprawdzonych już odmian pięknych roślin balkonowych, wiele bylin, ale także nowości rynku, które dopiero sprawdzają się. Tymi rarytasami, o których chcę dzisiaj Państwu opowiedzieć, są ketmie. Bliskie krewne ketmi syryjskiej, czy też ketmi chińskiej, zwanej chińską różą, ale te wyróżniają się kilkoma rewelacyjnymi cechami. Pochodzą
z Ameryki Północnej, konkretnie ze Stanów Zjednoczonych, z wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, bo od Nebraski po Georgię możemy na bagnistych terenach rośliny spotkać. Przy czym botaniczne odmiany ketmi bylinowych często wyrastają do 2, a nawet powyżej 2 metrów wysokości i kwiaty ich są średniej wielkości. No, te, które udało się dzięki zabiegom ogrodniczym wyselekcjonować, krzyżując ze sobą wiele gatunków botanicznych, bo między innymi krzyżowano hibiscus palustris, czyli bagienny, hibiscus coccinea, a więc ten kulisty, czy też militaris albo grandiflora, czyli z największymi kwiatami, w efekcie dały odmiany, które zminiaturyzowały się wzrostem, bardziej wzbogaciły, jeśli chodzi o kształt i koloryt liści, ale równocześnie udało się wyselekcjonować nawet takie odmiany, których średnica kwiatów sięga powyżej 30 cm. Tak, tak, proszę Państwa, takie rarytasy można na rabacie w własnym ogrodzie jako soliter czy zespół roślin, nawet tworzących kwitnący żywopłot, uprawiać. Możemy zamówić tą odmianę, która została w ubiegłym roku już wyróżniona na wystawie Zieleń i Życie. A była to odmiana o bardzo wdzięcznej nazwie Midway Maruel, czyli można by to przetłumaczyć cud północy. To jest wolne tłumaczenie oczywiście. To jest ta odmiana, którą Państwo widzą na pierwszym planie. Zasługuje na uwagę ze względu na wielkość kwiatu i równocześnie liście. Nazwa o tyle uzasadniona, że ciemne liście mogą kojarzyć się z nocą, no ale cudem jest to, że przy takiej nocy, jaką mogą symbolizować liście, otwiera się tej wielkości cudowny kwiat. Kontrastująca swymi kwiatami odmiana to jest oczywiście Summer Storm. Można by to nazwać letnią burzą w wolnym tłumaczeniu, dlatego że tworzy wielką ilość pąków i tu bardzo znamienna cecha tej rośliny. Kwiat pojedynczy jest krótko trwający, bowiem on się rozwija na jeden dzień, ale następne już nabrzmiałe pąki rozwijają się jako kolejne. Czas kwitnienia, proszę Państwa, dość późny, dlatego że od połowy sierpnia tak naprawdę nawet do końca października, a nawet do listopada, dopóki mróz nie zważy tych pędów. A odporność tych roślin jest zdumiewająca. Nawet nie można by przypuszczać, że mimo iż pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, są w stanie wytrzymać w gruncie spadek temperatury do minus 34 stopni. Takie przecież spadki u nas się nie zdarzają. Tak więc tym wszystkim, którzy chcieliby nabyć tego typu rarytas i posadzić w ogrodzie, tworząc chociażby taki zespół cudownie kwitnących bylinowych roślin, radzę wybrać miejsce o glebie przepuszczalnej, nie martwić się specjalnie jej charakterem, dlatego że pH w przedziale 6, nawet do 7 w zupełności tej roślinie odpowiada. Mimo bagiennego podłoża, te odmiany uprawowe nie wymagają aż takiej ziemi podmokłej. Wystarczy, żeby była wilgotna i przepuszczalna. Można domyślić się tylko, kiedy jest okres wielkiej suszy, to warto wówczas rośliny podlewać, czy rabatę, na której one są ulokowane. Ale mamy taką metodę pośrednią. Wiedząc, że te rośliny potrzebują dużej wilgoci w glebie, warto w momencie, kiedy one wchodzą w fazę kwitnienia, doposażyć w glebę w agrożel. Jest to substancja o konsystencji mniej więcej cukru, ale w momencie kontaktu z wodą zamienia się w żel, który przez dłuższy czas jest w stanie oddać wilgoć na potrzeby rozwoju tej rośliny. Oczywiście te odmiany, o których Państwu powiedziałem, to nie wszystko. Tych odmian, które zasługują na uwagę, jest znacznie więcej. Jedną z nich jest przepiękna odmiana o głębokim różu, czy nawet czerwieni, to jest Santry Kiss. Też wdzięczna nazwa, no bo gorący pocałunek komuż by się pozytywnie nie kojarzył. Ale wreszcie mamy tę odmianę, Cranberry Crush, co można nazwać rozgniecioną żurawiną czy nasyconą żurawiną, to jest odmiana o ciemnej barwie kwiatów i widzą Państwo różnicę w kształcie poszczególnych kwiatów, bowiem tam one spiralnie płatki nachodzą na siebie, a w niektórych pięciopłatkowość jest praktycznie otwarta na całej szerokości. Tak więc można wybierać wedle własnego gustu, nie tylko pod względem kształtu kwiatów, ale również
kształtu liści i barwy liści. Chcę tylko Państwu powiedzieć, że historia tej rośliny jest dość odległa, bo eksperymenty pierwsze z wyselekcjonowaniem tych najbardziej efektownych rozpoczęto na początku XIX wieku. Tutaj zasługi ma przede wszystkim Robert Darby, który wprowadził dwie odmiany, pracował nad nimi ponad 20 lat. To była Lady Birmingham i Lord Birmingham. Natomiast zasłużeni są przede wszystkim bracia Fleming w Stanach Zjednoczonych, ponieważ ci trzej bracia, wprowadzając nowe odmiany, zapomnieli o tym, że można założyć rodzinę. Okazało się, że po iluś latach, pracując po kilkanaście godzin na dobę, wprowadzali coraz to nowsze odmiany. Oczywiście one zasłużyły na wyróżnienie. Firma Waters wprowadziła na rynek szereg nowych odmian i te jako licencje trafiły do Polski, tutaj w doskonałym miejscu, przy profesjonalnej obsłudze. Uzyskały taki koloryt, takie wymiary. Rośliny można kupować wówczas, kiedy one są sprawdzone pod względem swoich cech. Te już 2 lata sprawdziły się w warunkach polskich, zresztą widać, że rosną sobie na rabacie i nic im nie przeszkadza. Tyleż tylko, że cierpliwie musimy poczekać na otwieranie się pąków kwiatowych, bo jak już wcześniej powiedziałem, kwitnienie przypada na sierpień do października, ale to jest ten czas, kiedy w ogrodzie ubywa tego piękna, które od maja nas zachwycało. Tak więc widzą Państwo, że pojawiło się coś na rynku wyjątkowo cennego i myślę, że warto zaplanować sobie zakup na przyszły rok. Chcę tylko jeszcze podkreślić, że roślina pod ziemią rozwija kłącze, jak to zwykle bywa przy roślinach bagiennych. To atut tej rośliny, bowiem dzięki kłączu nie tylko w miejscu jej nasadzenia, ona swobodnie wegetatywnie może rozmnażać się, wytwarzając nowe pędy w następnym roku, ale równocześnie możemy świadomie dzielić kłącze i przenosić jako sadzonkę, tyle że zawsze robimy to najlepiej w maju. Podobnie jak w maju możemy sami sporządzać sadzonki pędowe. No więc ścinamy część pędów. Natomiast w uprawie, kiedy roślina wyrasta, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że jej cykl jest uwarunkowany termicznie. Tak więc jeżeli temperatura ustabilizuje się na poziomie między 15 i 24 stopnie Celsjusza, to roślina budzi się do życia mniej więcej w ciągu kilkunastu dni. Ale jeżeli jest powyżej 24 stopni, to wystarczy 7 dni, by już wyrastała. I kiedy osiągnie wysokość 20 cm, gdyby Państwo ją uprawiali u siebie taką metodą, wtedy warto uszczykiwać fragment wierzchołkowy, bowiem ona wówczas ładnie się rozgałęzi i wytworzy nam więcej pędów, na których pojawią się właśnie takie pąki, z których sukcesywnie będą rozwijały się pojedyncze kwiaty. Podkreślam jeszcze raz, że pojedynczy kwiat w pełni otwarty niedługo na roślinie funkcjonuje. Przeważnie jeden dzień, może się zdarzyć, że 2 dni, ale widzą Państwo, że roślina ma sporą ilość kolejnych pąków i one uzupełniają piękno kolorytu tejże byliny. Mówiłem Państwu o możliwości uprawy tej rośliny na rabacie i myślę, że to jest najcenniejsze, że takie piękno możemy lokować w dowolnym miejscu naszego ogrodu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta bylina również rosła na naszym balkonie, właśnie w takiej donicy, jak widzą Państwo tutaj. Oczywiście są odmiany o jeszcze mniejszym wzroście, a więc wyrastające zaledwie gdzieś do 80 cm. Kwestia naszego wyboru, wyszukać na rynku stosowną pod względem wielkości odmianę i zasadzić w takiej donicy. Pamiętać należy tylko o jednej rzeczy. Jeżeli będzie ta roślina lokowana na tarasie, to w okresie zimy, nawet jeżeli ta donica ma dość grube ścianki, warto jeszcze ją ocieplić. Są proste metody. Owinąć to wełną mineralną, ozdobnie agrowłókniną jeszcze, tak żeby estetycznie to zupełnie wyglądało. Od spodu zaizolować od przewodnictwa betonu, a więc żeby chłód nie docierał do kłącza, na przykład podkładając tacę ze styropianu. I proszę mi wierzyć, roślina doskonale nam się sprawdzi. Są 2 metody postępowania. Jeżeli roślina przekwita, możemy pozostawić te pędy do następnego roku. Czy wiatr je złamie, czy nie złamie, to nie ma większego znaczenia, bowiem na wiosnę, a więc gdzieś przed połową maja, przycinamy je
tuż przy samej ziemi. Natomiast możemy zdecydować przed nastaniem pierwszych przymrozków i ściąć te pędy na wysokość 15 cm od ziemi. A więc tymi dwoma metodami postępujemy, by te rośliny przygotować do następnego sezonu. Dziś już Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody za tydzień.